O, i 30 koron poszło. Jaki elegancki chodnik. Jaka droga elegancka. Nie kupujcie roweru elektrycznego. Autobusy, metro, promy nawet, tramwaje, wszystko jest w cenie. Jezu, jaki ten chlebek jest taki puszysty. Pięknie mi to chyba wyszło. Hello na kanale, czy wy widzicie to samo co ja? Krótki rękawek zwinięty, żeby nie było opalonych rękawków. No, ładne niebo. Lato, lato, cały weekend jest piękny. Zazwyczaj było tak, że jak był jakoś środek tygodnia, dni robocze, no to była ładna pogoda, przychodził weekend, to za każdym razem był deszcz. A teraz pierwszy raz od dawna ładna pogoda. No i śmigam sobie do pracy, bo oczywiście ja mam nigdy dość. Jakąś dodatkową małą robótkę sobie wziąłam na weekend. No ale zdrowy tryb życia, rowerkiem. Kusiło mnie wziąć samochód, bo już jest co po południu i nie mogłam się jakoś wybrać do tej roboty. Ale mówię, dobra, kupiłam rower, no to trzeba z niego korzystać, bo pierwsze śniegu nie ma, nie? No i sobie jadę, jakie fajne krzaczki. O, uwaga. Niech wiedzą, że jadę. A co? No, tak więc śmigam do pracy. Jak będzie coś ciekawego po drodze, to wam pokażę. Ale wątpię, że będzie coś ciekawego. Przejechałam tą samą trasą i nic tu nie było. Daniel się ze mnie śmiał, jak zaczęliśmy iść na rowerze, bo ja mówię, muszę mieć lusterko. Wiesz, jak jest z dwóch stron chciałam mieć, ale stwierdziłam, że dobra. Niech będzie z jednej. Bo tak. Jedna słuchawka na uchu zazwyczaj, żeby coś tam jakąś muzyczkę sobie słuchać. I ja mam stres, jak co chwilę muszę się odwracać. Czy na przykład jakiś rowerzysta albo kolarz nie jedzie. A tak to wszystko fajnie widać. Polecam mieć lusterko. Ja tu powolutku jeżdżę. Dróżkami, które są szersze niż ulica. Niż pas dla samochodu. Wiesz, najlepsze jest to, że jak wyjeżdżacie tutaj z Barum, to jest taka jakby dzielnica, komuna, gmina. Przy Oslo od razu. Jest ładny asfalt, pięknie położony. A jest znak witamy w Oslo i dziura na dziurze. Pokażę wam to zresztą, bo będę tam jechać. Czekajcie na to normalnie. Ja nie wiem, za co my płacimy bramki i opłaty roczne. Jeżdżąc autem, skoro i tak te drogi wyglądają, jak wyglądają, to jest normalnie skandal. O, kolejny plus. Często tutaj tak jest. W Polsce pewnie też za dużo rowerem nie jeździłem, więc ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że tak, zwłaszcza przy jakichś ruchliwych drogach. Że macie ścieżkę, która jest odseparowana całkowicie od drogi, więc fajnie, bezpiecznie. Nawet jak z dziećmi się jeździ na rowerze, to musicie mniej uważać, bo tu jedynie jest, wiecie, podjazd do domu. Oho, zaraz wielka górka. Chowam telefon. Daleko do Oslo nie mamy, a tu traktorek sobie jedzie. I z tego co kojarzę, oni chyba jakąś stadninę koni tutaj mają. Dlatego jakieś opalaki wypasione ten traktor. Sunie kurde jak ciul. Jakoś taka dziwna ma przyczepione maszyny. Nie wiem co to jest. Proszę bardzo, jest tutaj stacja metra. Znaczek T oznacza jak T-Bahn, czyli metro. W Norwegii metro jeździ i pod ziemią, i nad ziemią. I przy większości stacji, które są poza Oslo, to są takie parkingi, że ci, co mieszkają w gminach okolicznych, czy po prostu pracują w Oslo, ale koszt bramek, do tego wiecie, paliwo, problem z parkingiem, to nic fajnego. I lepiej właśnie zostawiać auto przy takich metrach, kupić sobie bilet miesięczny i jechać do miasta metrem, tramwajem. W Norwegii komunikacja miejska obejmuje wszystkie środki transportu, czyli nie jest tak, że kupujecie bilet miesięczny tylko na metro, więc autobusy, metro, promy nawet, tramwaje, wszystko jest w cenie. Więc spoko opcja z takimi parkingami, bo w Oslo naprawdę jest spory problem, jeśli chodzi o szukanie miejsc parkingowych. Co roku coraz bardziej starają się je usunąć. O, dziadki jadą na wycieczkę. Więc jeśli chcecie uniknąć opłat za bramki, które są dosłownie wszędzie i są dosyć drogie,
kiedyś były za darmo dla elektryków, teraz nawet elektryki muszą płacić, to lepszą opcją będzie właśnie zostawienie auta na takim parkingu i jechanie dalej komunikacją miejską. Dodatkowo mijacie korki, które są w godzinach szczytu naprawdę spore. Jadę dalej. A proszę, to jest ta droga, o której wspomniałam. Jeszcze jesteśmy przed gminą Oslo. Dalej jesteśmy przed gminą Oslo, ale to jest moja ulubiona atrakcja. Och, czemu to tak mryga? 71 rowerów dzisiaj i 72. Elegancko jadę dalej. O, jakie domki śmieszne, co? Takie typowe norweskie chatki. Mijam kolejną stację metra. Ta sama sytuacja. Parking. Tu jest nawet ile? 24. No, że nie można przekraczać 24 godzin. O, spoko pomysł. Kampery mogą się zatrzymać na spokojnie. Zostawić auto i jechać na Oslo. Oszczędzacie na pół kempingowym. Proszę bardzo, na chwilę się zatrzymałam. Co to oznacza? Ten znak oznacza, że zaraz będą bramki, wjazd do Oslo i już jakieś 35 koron dla spalinowych, a chyba 11 dla elektryków. Coś takiego. Jest strona, na której możecie obliczyć, ile zapłacicie za przejazd przez bramki do danego miejsca. Ech, masakra. To jest takie złodziejstwo, że dajcie spokój. Jadę dalej. Daleko jechać nie trzeba było. Brameczki są jakieś 50 metrów dalej. O, i 30 koron. Poszło. Czy mnie oczy nie mylą? Czy wjeżdżamy do stolicy? Do bogatego Oslo, ale fajna droga. O, i chodnik nawet. O, teraz chodnik też postawię do życzenia. Ale super, dziura na dziurze. Jak w takich... O, tutaj? No nie, no to jest skandal. To jest skandal. O, proszę. Tu i tak się prezentuje do osób dobrze. Czekajcie, zaraz. Jaki elegancki chodnik. Jaka droga elegancka, o kurde. Mi się wydaje, że już w Polsce nawet takich dróg nie ma. Bo przecież naprawiają na bieżąco, no nie wiem, o co tu chodzi. A przecież bogatej Norwegii. Takie drogi, takie chodniki. Lepione na 10 razy. Ech. Masakra. Teraz znajdą się hejterzy. Nie pasuje ci tu wracać do Polski. To, że jest brzydka droga, a Norwegia jest dosyć bogatym państwem, nie znaczy, że ja chcę wracać do tej Polski. Po prostu, zwłaszcza, że płaci się opłaty za bramki i tak dalej, to powinny te drogi wyglądać elegancko, zwłaszcza, że naprawdę grubą kasę na tym trzepią. No nic. Kolejne metro. Jak na razie ciągle na powierzchni. Jadę sobie dalej w świat. Za dużo pogodą się nie nacieszyłam, bo już jakieś dziwne chmury przyszły. Ale pokażę wam cenę paliw, jaka jest aktualnie. Z tym, że tutaj zależnie od dnia, czasem nie wiadomo kiedy, cena się różni. Więc na przykład w poniedziałek rano możecie mieć paliwo za 18 koron, a nie wiem, teraz jest na przykład za 21,61. I to jest drogo, zwłaszcza, że Norwegia ma swoje własne wydobywanie. Złodziejstwo, naprawdę złodziejstwo. Tak jak właśnie paliwo, prąd. To powinno być przecież tanie w Norwegii, a nie, że drożyzna. I tak, no wiecie, do zarobków wychodzi okej, okay, ale patrząc na to, że sami wydobywają te surowce i mają sposobność, żeby to było taniej dla właśnie obywateli Norwegii, no niestety jakaś lipa i jest drogo. O, proszę bardzo. Uff, zrobiłam sobie małą pauzę. O, okulary się odbyły. Powiem wam, że tak, jak w pierwszych filmach na moim kanale nagrywałam, o, kupiłam rower! I to był taki zwykły rower, no po prostu normalny. I tak się cieszyłam z niego, ale po jakimś czasie Daniel mówił, a, kupuję rower elektryczny. A on mówi, ja nie kupuję, no bo naprawdę są drogie. A ja nie jestem taka, żeby wyrzucać kasę w błoto, zwłaszcza, że wiem, że pojeżdżę trochę i tyle. Chociaż lubię jeździć na rowerze. Mówiłam, no to kup sobie ten rower, a ja będę swoim jeździć. No i kupił ten rower, pojechaliśmy na przejażdżkę. Uff, powiem wam, że
połowę drogi ciągną mnie na tym moim rowerze. Bo nie mogłam podjeżdżać pod tej górki. Ciągle musiałam prowadzić ten rower. I ile ja się nawkurzałam. I stwierdziłam, że no dobra, może jednak ten rower kupię, ale drogi. Ja zawsze muszę trochę popłakać. No i Daniel powiedział, dobra, trochę ci dołożę. No dobra, no to już kupię. No ale mój jest taki fajny, bla, bla, bla. I kupiłam ten rower. I powiem wam tak, nie kupujcie roweru elektrycznego. Bo jak już kupicie rower elektryczny, to ciężko wam będzie wrócić na normalny. Może w Polsce trochę inaczej, bo zazwyczaj w większości rejonów Polski jest płasko. A tu w Norwegii niestety górka za górką, jeśli jedziecie normalnym rowerem, to można się naprawdę zajechać. Elektryczny rower w Norwegii to jest normalnie cudowny wynalazek. I no dobra, dużo kosztował. Są też tańsze modele, ale z Danielem stwierdziliśmy sobie, Daniel najpierw stwierdził, potem ja kupiłam taki sam, tylko z inną ramą. Jestem dosyć niska, więc wiecie. Stwierdził, że lepiej już dopłacić, kupić naprawdę spory zasięg, bo po kilku latach ten zasięg spada, więc bez sensu co chwila wymieniać rowery, jak można kupić jeden, dopłacić więcej i mieć go na dosyć długo. Tak więc zainwestowaliśmy i w sumie jestem bardzo zadowolona, nawet jeśli musiałam trochę popłakać. Powiem wam, że w pierwszy dzień już wystawiłam mój stary rower na sprzedaż i od teraz jeżdżę tylko tym elektryczkiem i naprawdę jest super. Polecam każdemu. Wiem, że w Polsce też już są popularne rowery elektryczne, ale tutaj no, o wiele częściej można znaleźć rower elektryczny niezwykły ze względu na właśnie infrastrukturę, że będzie górka za górką i tak dalej. Najlepsze jest to, że ten rower ma większy zasięg niż mój samochód, więc no biedny Nissan. Nissan i tak cię uwielbiam, obyś mi nie padł, jak najdłużej, żebyś działał. No, taki mam rowerek. Fajny mam ten plecaczek, tu można coś schować. Ten plecaczek oczywiście osobno był kupowany, to nie jest w zestawie do rowera. Mam tam już klucze. No i fajnie jest, bo można właśnie powiększyć tą torbę, tylko dziwne, bo wtedy nie da rady tego zapiąć, jak jest już full. No ale na otwartej klapie też można jechać i nieprzemakalny, więc spoko. Oczywiście musiałam mieć koszyczek, no bo jak inaczej. Bez koszyczka i oho, no tak, bidonik w Norwegii to podstawa. Miam, miam, miam. A teraz są trochę oszukany, zawsze jest woda. Czam zazwyczaj. O proszę, tak jechałam, że szliście w koszyku. A dzisiaj mam sok taki do wody normalnie z tym. Ten kupiłam akurat w aptece, widziałam, że i na AliExpress, na Temu są bardzo fajne te bidony. Oczywiście nikt się pewnie nie trzyma tego, że masz wypić tyle wody do tego czasu, ale poda mi się to, że jest ten dziubek zamykany, bo wiecie, jak ja sobie sprzątam na tym hospicjum i mam sobie na moim dyliżansie ten bidon, to to wszystko jest osłonięte, więc spoko. Daniel mi zamontował takie coś właśnie na telefonik. Tutaj gdzieś też mam, gdzie ten mój kabelek, tu mam kabelek, że może od razu ładować telefon. No, nie można narzekać. Naprawdę nie żałuję ani grosza z tego roweru. Dobrze kupiłam. Dobrze, że Daniel jest bardziej rozrzutny niż ja, bo jestem taka trochę... Nawet nie, że skąpidupa, bo nie jestem skąpa, nie o to chodzi. Tylko po prostu tak mi szkoda zawsze, bo kurczę, wiecie co, ja od małego chodziłam na jakieś zbieranie wiśni, na jabłkach raz byłam, ale tak to co roku te wiśnie były, więc im więcej się, im szybciej zacznie się pracować, tym bardziej chyba docenia się wartość pieniędzy i tak, kurczę, no miałam zwykły rower, czy ja potrzebuję elektryczny rower? Przecież zwykłym też można jechać tak samo. Tu już od razu tak samo, no nie, nie pojedziesz tak samo, bo musisz go pchać bardzo często, zwłaszcza w tej Norwegii. Ale no, dobry zakup, polecam, zwłaszcza jeśli mieszkacie w terenach górzystych, to naprawdę będziecie zadowoleni. Tak, więc jadę dalej. Dzisiaj chcę jeszcze chlebek portugalski upiec z Thermomixa. Pokażę wam moje poczynania. Chleb ma szybko wyrosnąć, a właściwie ciasto. Ulala. Postawiłam tutaj, żeby się grzał trochę od słońca. Wiem, że mogę do piekarnika włożyć tak samo, ale po co, skoro mogę na słońcu. Jeszcze powinno być z godziny, ale nie chcę się czekać. Pokażę dokładnie, co za przepis bardzo dobry. Ja zawsze dodaję jeszcze jakieś nasionka różne i lubię dodawać właśnie też pomidory suszone w tej zalewie, no to trochę takie, wiecie, i trochę więcej soli, bo ja lubię słony. Nic, tylko tutaj zagniatać. O, a to jak zwykle flaszka musi być. W Norwegii
No nie ma domu, gdzie nie ma bidonów. No wszyscy ich używają, czy to dorośli, czy dzieci, więc spoko opcja, zwłaszcza, że woda z kranu jest bardzo dobra. Bo jeśli ktoś ma kupować w butelce i przelewać specjalnie do bidonu, tak średnio, a tutaj po prostu idziecie do kranu, wlewacie i ready. No i jak zwykle. Też tak macie, że jak bierzecie mąkę, to zawsze się coś wysypie? Ma być obficie mąki, więc muszę trochę dodać, bo to obficie nie będzie. Ajajaj. Teraz już na pewno jest obficie. Boję się trochę, że będzie ciasto za mokre, no bo trochę mi wpadło tego oleju z tych pomidorów. No ale będzie gites. Nic się nie zmarnuje. To właśnie jest takie bardzo lejące, więc chyba przesadziłam. Ale wydaje mi się, że coś było wspomniane w tym przepisie, że ciasto będzie lejące. Różne mąki połączyłam, bo miałam taką trochę jakby do chleba i taką zwykłą białą. Niestety tutaj w Norwegii nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że mąka typ jakiś tam, mąka jakiś tam typ. Tu jest tylko napisane po prostu mąka dobra do chleba, mąka dobra do na przykład jakichś tam wypieków i tak dalej, i tak dalej. Olala, powiem wam, że chyba coś się tu formuje. A ja tej blachy jeszcze nie zrobiłam. Ja nie lubię mieć bardzo brudnych rąk. Już mam dyskomfort, że tu mi się coś przykleja. Zapomniałam rękawiczek założyć. Zazwyczaj zakładam rękawiczki. Czekajcie, muszę trochę tej mąki na blachę. Nawet to powiem wam, że przypomina chleb. Jeszcze nic, a już. Ale ja jestem crazy. Ale fajnie mieć taki swój chlebek. Takie coś mi się podoba właśnie. Swój chlebek, swoje jajeczka, mleko, masło. Kto by przy tym robił? Jakoś fajnie było to złączyć, żeby tu nie było tego rozcięcia pod spodem. Trochę mąki więcej. No, powiem wam. Jezu, jaki ten chlebek jest taki puszysty. No, pięknie mi to chyba wyszło. Przyniosę. Trochę się rozjechał. Przez chwilę był bardziej taki zbity. I tak mówię, ulala, jaki chlebuś piękny. Zapalę światełko, żeby było. Ulala, trajak. Jakiejś reklamie chleba. Dobra, ułożony chleb. Kontynuuj, co to było? Przełożyć, tak. Spłaszczyć, zobaczymy jak oni to pokazywali, czy dobrze mi szło. Come on. No tyle mąki, chyba żartują. Aha, bo oni na tym układali. No w sumie nie głupia, tak tam brudny blat teraz. Ajajaj. Trzeba było film zobaczyć, a nie. Aha. No i co? Po co tak zgięli? Ja to lepiej. I nie mam chociaż takiego czegoś. Dobra. Dalej. Opruszyć mąkę i długim, ostrym nożem lub żyletką zrobić jedno podłużne nacięcie. A wiecie czemu? Żeby był taki tutaj. Zrobimy takie coś. Czyli najpierw co tam było? Opruszyć mąką. Opruszyć mąką i długim, ostrym nożem zrobić nacięcie. Dobra, dawać mi tej mąki. Nie za dużo. Dobra. Wszystko się zje. Komuś nie pasuje, to niech nie. I nie można za mocno. Jakieś za mocno zrobiłam. Tak mi się rozjechał ten chleb, że daj to spokój. Zobaczymy efekt po. Na sam dół wsunęłam naczynie żaroodporne z wodą i niby ma być bardziej wilgotny ten chlebek. No zobaczymy. Już rośnie jak na drożdżach, bo miał 15 gram. Czas na chlebuś. Oh my god. Ale klocek. Może przykryję go ścierką, żeby bardziej był mięciutki i skorupka chrupiąca.
taki domowy sposób na chrupiącą skórkę. Właściwie po prostu cały gorący bochenek po prostu spyca pod wodę. Zaraz zacznę tak strzelać. Jaką ma chrupiącą skórkę. Nie ma tak ciepły chlebek z masełkiem. Oczywiście znowu zapomniałam. Zapraszam na Instagram i ikestressvlog. Powoli jest nas coraz więcej. Wbije się 5000 subskrypcji na YouTubie. Robimy konkurs. Rozdam jakieś czekolady albo tak jak kiedyś wspominałam, może jakieś salami z wieloryba, z łosia i innych zwierzątek, których oczywiście bardzo mi jest szkoda, ale że jest taki produkt dostępny w sklepie, a ktoś woli na przykład takie mięsiwo niż słodycze, to mogę zrobić różne paczki dostosowane do osób, które wygrają na 5000 subskrypcji. Tak więc obserwujcie mnie na Instagramie, na YouTubie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!